zadzwonić do Piotra? Przecież on pozna, że to mój numer. Włączyłam w telefonie brak identyfikacji, więc jak tylko zadzwonisz, to będzie, że nieznany numer. Tak, i mam siedzieć tutaj na recepcji i dyszeć do telefonu. Paula, to się gdzieś schowaj. Błagam cię, no. Muszę przekonać Piotrka, że mam stalkera. Ale po co ty to jeszcze ciągniesz? Przecież sprawa z Krystianem jest załatwiona, tak? Wiesz, że ma żonę, więc on ci nie podskoczy. Ale tu już nie chodzi tylko o Krystiana. Piotrek cały czas się o mnie troszczy. Ja muszę to wykorzystać. O, kopałbyś. Ale przecież jak ja zadzwonię i tak będę dyszeć, to Piotr pozna, że to ja dyszę. Masz dyszeć, a nie gadać. Spróbuj. Dyszeć? Tak. A teraz jak facet. Tak bardziej namiętnie. No tak jeszcze. Dzwonę. Cześć. Cześć. Halo? Halo? Halo, kto mówi? Halo, tutaj Sylwia Witus. Kto mówi? Co się dzieje? Piotrek. To on. I dzwoni ze strzeżonego numeru. Ja nie wiem, co mam robić. Halo? Halo? Rozłączył się. O Boże. Piotrek. Ja się tak strasznie boję. Ja nie wiem, co mam robić.